Ale fajnie się spało. Ej, ta poduszka jest taka miękka. Tak fajnie, tak przyjemnie się spało, że chcę dalej spać. Ale no nie, trzeba nagrać odcinek. Trzeba coś nagrać i trzeba wstać z łóżka. Ej, zaraz. Co tu się stało? Czemu chmury są jakieś inne, lepsze? Ej, widzicie to dosłownie? Jak to wygląda? Co jest? Dobra, zaraz do tego przejdziemy. Dobra, cofam się. Zobaczymy, bo chyba Minecraft stał się realistyczny, ale zbyt bardzo. Ale wy możecie realistyczną zobaczyć poduszkę, szyby, która czeka na was. Jest na moim sklepie. Taka właśnie, fajna, piękna, realistyczna, jak Minecraft normalnie. Miękka, wpadajcie zobaczyć, możecie się mu położyć. A jak macie poduszkę, to jest nowa teczka. Smoilandia, gdzie jest nasza cała wioska, wszystkie postacie, a z tyłu jeszcze więcej. Zestaw plekatów i wiele, wiele więcej. Smajsokruka.pl, link w opisie. Dobra, a my teraz patrzymy, co tu się stało w tym Minecrafcie. Co jest grane? Wszystkie chmury... Jakie słońce! Ej, dobra, te chmury, to wszystko stało się bardzo, ale to bardzo realistyczne na wiosce, Smilandii. Jo, ale to wygląda... No nieźle. Dobra, weźmy w takim razie, podejdźmy może... Ej, czekaj, ręka mi się zmieniła! Normalnie mam rękę! Realistyczną. Mam palce. Normalnie mam palce! Ej, co jest? A ta ręka prawa strona jest normalna, ale lewa jest cała realistyczna. Dobra, może się później zmienię cały. Oglądajcie do samego końca. Chodźmy zobaczyć, co się zmieniło. Moich przyjaciół też zobaczę. Tutaj Livię zobaczę, Sepka zobaczę, Patty. Zobaczymy, czy oni się zmienili. Jestem ciekawy. Dobra, no to wejdźmy może. Chodźmy normalnie domem. Wyjdźmy sobie. Jo! Co jest? Ale woda się odbija. Ej, normalnie to jest od wody. Promienie przez wody, przez słońce powoduje odbicie promień, które odbijają się na ścianie. Lol, w Minecrafcie takich rzeczy nie ma. Ale fajne, jazda. Jakie światła są o wiele lepsze. Teraz chodzimy na dół, patrzymy dalej. Robi się coraz to ciekawiej. Dobra, zobaczmy, chodźmy tutaj. Tutaj co się zmieniło. O, zobaczmy światła. Czy ja odpalę światła? Uwaga. Bum, jakie światła. Dobra, patrzymy dalej, kolejne. Normalnie jaki klimacik, jaka zupa. Ej, wszystko stało się o wiele lepsze. Idziemy dalej, zobaczmy tutaj woda. Co? Ej, woda tak w Minecrafcie nie wygląda. Nie. Ty, dobra, to jest mocne, bo teraz patrzymy na wioskę w ogóle, jakie cienie, co tam wygląda. Ej, jakbym był w jakiejś bajce, w innej grze dosłownie to wszystko tak się zmienia. Zaraz, druga ręka mi się zmieniła. Mam dwie ręce realistyczne. To się dzieje, chyba Minecraft dalej bardziej robi się realistyczniejszy. Okej, to poszukajmy może jakieś rzeczy, które też się stały realistyczne. Może jakieś moby czy coś. Czekaj, podejdźmy. Ej, tam normalnie leci chmurka. Shiba se pali w piecu. Ej, właśnie, ciekawe co u Shiby jest. Chodźmy może pierwsze zobaczyć tutaj. Zobaczmy, poszukajmy jakieś moby poważnie. Chodźmy z tej strony sobie tutaj przejdźmy. Co u Sepka? Dom jest taki wielki. Ale te chmury, te niebo w ogóle, nie? Jo. Chodźmy. O, czekaj, to coś tam widzę. Ej, krowa? Co jest? Krowa realistyczna, nie wierzę. Ej, ogień jak się pali. Dobra, patrzymy tutaj, krowa. Mu, ej, siema krowa. Ej, normalnie krowa. Co? Ej, nie licz mi, krowo. Nie licz mnie, stój w miejscu. Jo, ej, patrzę na mnie. Co jest? Ej, dobra, jestem w szoku totalnym. Nie spodziewałem się, że krowa będzie mnie wąchała teraz. Patrzcie, jak ona ma rogi. Ej, jak ona fajnie wygląda. Ale jazda, ty, to jest takie dowalone. Co tu my jeszcze zobaczymy? Dobra, krowa se odeszła. Patrzcie, idzie krowa se na trawę. Okej, poszła se do trawy, już jej nie widzę. Dobra, idziemy dalej. Chodźmy teraz w tą stronę. Ciekawe, co u Sepka też będzie. Ale czekajcie, pójdę na jezioro jeszcze. Pójdę jeszcze na jezioro. Zobaczmy, jak będzie wyglądała woda na jeziorze. To jest ciekawe. Te domki. Ej, tam pies normalnie... Ciuhu! Ej, dobra, to nie jest tak. W Minecrafcie tak się nie buduje. Nawet budowle się zmieniły. Tak samo jak chmury. Dobra, idziemy dalej, tutaj zobaczmy, czekaj, w basenie też mamy wodę zmienioną, kliknijcie łapeczkę w górę, ej, może wy pomożecie, kliknijcie łapeczkę, może łapeczka w górę pod filmem sprawi, że Minecraft będzie jeszcze bardziej realistyczniejszy, albo subik, kliknijcie, ja se sprawdzę, tam widzę, kogoś chodzi, czekaj, ej, dobra, tu jest jakiś creeper, on tam jest, podejdźmy bliżej. Moby też się stały realistyczne, ale Minecraft dalej będzie jakby się robił realistyczny. Podejdźmy zobaczyć tam. Patrz, jak on wygląda. To jest creeper. Jo, ej, muszę uważać. Jaki on stał się dziwny. Co jest? Ej, dobra, nie, chowam się, uciekam. Nie, to jest creeper, on jest zbyt realistyczny.
On jest realistyczny, gdzie on jest? Czekaj, nie widzę go. O nie, idzie. Patrzcie, przychodzi. I o, jak on wygląda. Dobra, wiecie co? Ja sobie lepiej może pójdę. On tam poszedł, patrzcie, tam poszedł. Jaką... Czekaj, bo nie widzę. Jako on ma ciało, widzicie? Dobra, wiecie co? Ja idę, uciekam. Do wody, szybko uciekamy na jeziorko. Na jeziorko biegniemy. Już go nie widzę, ale tak, trzymamy bałwana i co to za woda? Ej, czuję się normalnie jak na wakacjach. Ale fajnie. Zanurkujemy, zobaczymy co jest pod wodą, dawajcie. 3, 2, 1, nurkuję. Uwaga, ale czekaj, coś tam widzę. Zaraz. Ej! To Sebek! Sebek płynie na łódce! Co jest? Sebek płynie na łódce i to jest łódka w Minecrafcie? Łódka w Minecrafcie tak nie wygląda! Nie, przecież to tak nie wygląda, serio. Łódki są inne w Minecrafcie, dosłownie inne. Ej, Sebek płynie. Sebek, tu jestem! Sebek! Tu jestem! Patrz, płynie Sebek! Józ, jaką ma łódkę! Ej, dobra, ja tu jestem przez cały odcinek w szoku dosłownie. Co tu się dzieje? Normalnie jaką łódką przypłynął Sebek! On napisał, hej, chyba mikrofon mu się zepsuł. Podpłyń tu bliżej! Iu, ale łódka! Ohoho! Ej, masz tam miejsce, też wskakuję, uwaga! Wskakuję! A nie, do wody wpadłem! Oj, ups! Ale ładnie pod wodą! Wow! Ohoho! Ej, czuję się normalnie, jakbym był na jakichś Karaibach. No, na Malediwach, chłopie. To są jakieś... Nie, no pięknie to wygląda. Zobaczcie, jak słonecznie. Ej, dobra, i Sebek tam płynie. Sebek płynie u góry, se. Yo, dobra, kliknijcie łapeczkę w górę, jak wam się podoba. Te promienie w ogóle i ta woda odbijająca się tutaj, jak to wygląda, co to jest? Dobra, wypłyńmy, idziemy dalej patrzeć. Dalej patrzymy całego Minecrafta, wszystkich na raz. Chodźmy teraz sobie tutaj, zobaczmy. Wypłyńmy. Zmieniłem się! Jestem cały! Ej, to moja twarz! To moja twarz! Chłopie! Ej, zmieniłem się, patrzcie, ty, to tak samo ja tak wyglądam? Ej, zaraz, ja tak wyglądam, czekajcie, ej. Ej, to jestem, ej, mam niebieskie oczy jak w Minecrafcie, w sensie jak tutaj. Nie odróżniam realistyczności, ej. Jestem taki sam troszeczkę, czekaj, wezmę kamerę może z góry. Okej, żebyście widzieli, może tutaj się ustawię. O, dobra. Ej, czekaj, ustawię swoją twarz, poczekajcie. To jestem ja? Ej, to chyba ja jestem. Ej, dosłownie bardzo, bardzo podobnie wygląda, nie? Włosy se muszę do góry. Ej, kukuryku se muszę zrobić. Czekaj, włosy do góry. Mocno włosy, dobra. I teraz, ej, teraz wyglądam? Teraz chyba dobrze, co? Czy nie? Yo, ej, co tu się dzieje? Dobra, idziemy dalej zobaczyć, co jeszcze będzie, bo to było nie... Co jest? Tsunami? Tsunami w Minecraft? Nie, zbliża się tsunami! Yo, jakie wielkie! O, zaraz walnie w Smilandie, zaraz walnie, no realistyczne tsunami, jak to wygląda? Ej, woda prawdziwa się wylewa, idzie, szybko do domu Sebka, ucieka w nogi! Tsunami realistyczne mnie goni, patrzcie z tyłu, zaraz walnie w dom! O, szybko do domu! A w nogi, tsunami leci, wow, zalewa wszystko! Garaż, zamykaj, dobra, zamknąłem. Okej, idę do góry, czekaj, nie mogę przejść, to jest za długi. O nie, ej, moja postać się wydłuża, nie mogę przejść teraz. Najgorzej, o nie, blokuje się o bloki. Ja muszę je rozwalić z łapki, żeby móc dalej przejść. Tsunami leciało, ej, to wszystko jest realistyczne. Nawet woda, idziemy teraz tu, przechodzimy, dobra, idziemy tutaj, jakie światło. O nie, zalewa, cała woda, walnęła. Dobra, do góry. Idziemy na najwyższe piętro. Może zamknijmy się, albo czekaj, wiecie co, o, przeleciało. Zalało Smilandię. Dobra, ale chyba przechodzi dalej, przez wszystkie domy przechodzi. Dobra, żyję, przeżyłem, ale czekaj, zablokowałem się. O nie mogę przejść, głowa mi haczy. Ej, o, głową haczy swoją łepetyną realistyczną. No nie, muszę rozwalić ten blok. Ej, mnie postać realistyczna po prostu wydłużyła. Jestem ciekawy, jak moi przyjaciele będą wyglądać. Ej, żebym Patty i Sebka zobaczył ich prawdziwe twarze, wy też zobaczycie. Ej, to będzie super, oglądajcie. Ty, czekaj, coś tam widzę. Jo,
Co? Realistyczne tornado! Co tu się dzieje na tej Smilandii? Pierwsze tsunami, teraz tornado! O, mamy problem, te tornado tak się rozpędza, czy ja rozwalę to? Patrzcie, jak one wyglądają, jakie mocne tornado, co tu idzie? Ja rozwalę to, patrzcie, zasuwa, o nie, coraz to bliżej się, ale one bardzo szybkie, przecież to może być z 200 km na godzinę. O, zbliża się coraz to szybciej, teraz chowamy się do piwnicy, szybko, do piwnicy, otwieraj, szybko do piwnicy. Zamykam, bo tu wleci teraz. Okej, dobra, tornado i teraz idziemy na dół, dobra. Ale nie mogę przejść, on jest, znowu się blokuje, muszę to rozwalić. Rozwalę teraz to deseczki. Dobra, i przechodzimy, schowamy się w terenie. Ej, to była normalnie tornado, które leciało na Smilandię. Dobra, jestem w piwnicy, tu jest bezpiecznie. Pamiętajcie, jak zawsze jest jakieś tornado albo wichura, to w piwnicy najbezpiecznie, bo to wiecie, pod ziemią. No to elegancko tam tornado, teraz nawet liście spadają. Ej, patrzcie, to takie ma moc, że liście lecą. No, dobra, no to przeczekamy, to po prostu liście spadają. Zobaczymy, jak to przeleci. Co tutaj w skrzynkach jest, zobaczmy. Co tutaj, mamy bronię. Ej, może rakietą walnę w tornado. Teraz wezmę rakietę, o. Weźmiemy rakietę w razie W. Teraz wziąłem rakietę, idziemy teraz do góry. Może przeszło. Zobaczymy, szybko biegniemy teraz tu, wskakujemy i wychodzimy. Ziu, otwieramy i teraz zamykamy. Ziu. I teraz idziemy zobaczyć, zamykaj się, kurde, ja mu się nie zamyka, no. Dobra, idziemy, nieważne. Idziemy teraz tutaj sobie zobaczyć, wyjdźmy może tędy, tyłem, tu muszę rozwalić to, dobra, i przechodzę. Okej, robi się mega fajnie, idziemy teraz, ciekawe jak będzie w nocy, no właśnie, bo noc też nastanie. O, tam jest Patty? A nie, to krzak, myślałem, że to Patty. Dobra, idziemy dalej. O, czekaj, ktoś tu biegnie, ej, widzę. Kto to jest? Co jest, gada? Ej, to Banana Cat. Dzień dobry, cześć, napisał coś, banana. Banana! Ojeju, jaki słodziutki! Ej, stój, dzióbeczku! Ej, zobaczcie! Jakiś łodziak! Ojeju! Ej, kliknijcie na niego łapeczkę! Widzowie, kliknijcie łapeczkę dla tego słodziaka! Ojeju, troszeczkę płaczę! A czemu... nie skacz! A czemu płaczesz? Ojeju, taki smutny jest! Czemu płaczesz? Ojeju, troszeczkę mi się smutno zrobiło! Napisz, czemu płaczesz? On się kręci. Słyszysz, czemu płaciesz? Ojeju, no słodziak to jest. A dlaczego? Dlaczego? Nie płacz, dzióbek. Nie płacz. Ja ci dam, co chcesz? Chcę banana. A, bo chcę banana. A skąd ci wezmę banana? Nie wiem, skąd ci wezmę banana. O nie. Dam ci, masz broń. Masz wielką spluwę, dobra, tylko nie strzelaj we mnie poważnie. A, strzela! O nie, strzela, nie strzelaj we mnie! O nie, 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 strzela, dowala! Juku, dowala, dobra, nie, mogę mu nie dawać broni. A, banana, kato, szalo, dobra, szybko muszę wejść. Dałem mu broń, ej, co tu się dzieje w tym Minecrafcie, to ja nie wiem. Dałem przed chwilą bananą kotłowi broń. Pff, ej, to się, co tu się wyprawia w tym Minecrafcie, a to nie koniec. Dalej idziemy. Yo, co tu nas jeszcze spotka? W realistycznym Minecrafcie wiele więcej się dzieje. Jak chcecie taki drugi odcinek, to kliknijcie łapeczki, jak wam się podoba. Kliknijcie łapeczkę, wbijmy tutaj 5000, rzucam wam wyzwanie, właśnie. Zostawcie komentarz, napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba, jak ja wyglądam fajnie. No, także piszcie komentarze i idziemy dalej. Idziemy dalej, otwieramy, przechodzimy. Dobra, jest, okej, kot już uciekł, nie ma kota. Oj, Patty! Patty, yo! Patty jedzie na skuterze realistycznym! Patty, jak wygląda, i na skuterze przyjechała, chłopie, jak to wygląda, skąd ty masz taki skuter? Yo, hej, co tu robisz? Patrycja przyjechała, patrz na skuterze, ale ona jeszcze nie jest realistyczna, tylko ten skuter jest mega realistyczny, ale słodko wygląda, yo, kupiłam sobie skuter, patrz, jedzie normalnie skuterem. Ej, fajny skuter, też chciałbym mieć taki. Ej, wejdę do... Ej, co ja mam? Ej, co ja mam w garażu? Czekaj, sprawdzę może, co ja mam w garażu. Co ja mam realistycznego w garażu? Podejdźmy do mojego garażu, zobaczmy u mnie. Patty, ty masz super skuter, no, będziemy się zaraz ścigać. Tylko, czekaj, otworzę garaż, zobaczę, co u mnie jest. Yo, ja mam Lambo! Lamborghini. Tylko takie minecraftowe, czekaj, ja jestem za długi. Ej, ja się nie zmieszę tutaj? Siadłem, ale mi głowa wystaje. To auto jest za małe dla mnie. Dobra, uwaga, ruszam. Nie, ścigamy się, a wyprzedziłem cię, słabiak, cieniaz. Dobra, odjeżdżam. Teraz tutaj wjeżdżam, uwaga. Wow! Ole, walnęłem się, nie, zaraz coś rozwalę. Dobra, może lepiej zatrzymię się. Drzewo walnęłem, przez wodę przepłynąłem, chłopie, jak jadę szybko. Dobra, obiedźmy Minecrafta. Jedziemy teraz tutaj. Ej, drzewa jakie tam wyrosły, co jest? Ej, dobra,
Co tu się stanęło? Jaki las tu wyrosnął realistyczny, dobra, jedziemy teraz, skręcamy w lewo, tu mamy domek, tu chmurki fajnie wyglądają, tam, dobra, jedziemy teraz tutaj, o, wszystko full speed Lamborghini, jedziemy, rura, rura, teraz rozpędzamy się i je zahamuje, uwaga, uwaga, jedziemy szybko, oj, co jest, Sebka tam widziałem, Sebek tam jest, o, jedzie, 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 wow, ale motor, ej, dobra, on też dostał realistyczną rzecz, każdy dostał z nas, stoi, gdzie on tak szybko przejął, nie zdążyłem go zobaczyć. Yo, ale masz starego grata. Stary grat jakiś zadzerwiałowy normalnie. Ty rdza wychodzi z lewej, z prawej. To co? O nie, no, to stare jakieś. Siema jest super szybki, ale za stary. Nie no, pff, nie no. Ja poczekam, aż moi przyjaciele się zmienią, właśnie. Ej, chciałbym zobaczyć, wiecie, koło bym chciał zobaczyć? Patty. Jestem ciekawy, czy właśnie Patty się zmieniła, więc do niej podjedźmy i teraz sobie wyjdźmy. Okej, okay, to lampor zostawiam, wchodzimy teraz do Patty. Patty, halo! O nie, nie mogę, znowu mnie blokuje ten blok, muszę go rozwalić. Dlatego, że jak ten blok właśnie jest na poziomie trzecim, to muszę, wiecie, go wywalić, bo ja jestem taki wysoki. O, dobra, teraz mogę przejść. Idziemy, idziemy, zobaczmy. Patty, Patty jest... Yo, ale wygląda... Patrycja, to ty? Ej, napisała. Ona też nie mówi, ej, to jest Patty. Yo, tak jak to? To jest Patrycja? Serio, to ty jesteś? Nie wierzę w to. Dopóki się nie odezwiesz, to normalnie nie wierzę. Ej, to jest Patty. Yo, ale oni nie gadają, nie? Ale na pewno raczej to jest Patty. Fajnie wygląda, ma białą bluzkę tak jak wcześniej, ma jeansy, tak właśnie tutaj. Jakie ręce ładne, wow, jakie buciki fajne. Dobra, patrzymy dalej, wyżej, 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 włosy. Ej, czekaj, stój, stój, stój. Wyżej, wyżej, patrzymy, patrzymy, patrzymy. Yo, jakie usta, wyglądam realistycznie, no. I to bardzo, jakie usta masz fajne, nos i wow, ej, ale tam ci włosy wchodzą. Masz takie niebieskie oczy jak ja normalnie. Troszeczkę ma tutaj piegów, o, ładne rzęsy, brwi też są ładne. No, fajnie, fajnie to wygląda, wow. Ej, dobra, ale fajnie, patrzcie na nas, czekaj, uwaga, przybliżę nas. Bum, ja tak wyglądam i Patty koło mnie. Czekaj, czekaj, stanę. O, tak wyglądamy. Realistyczny Smyslow i Patty. Jak się wam podobały? Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobały. Jestem ciekawy, dobra. Tutaj ma ten kolor taki ładnie błyszczy, nie? Ten kolor jest ładny, no. Ej, chodźmy jeszcze do Sebka. Chcę zobaczyć Sebka. Ja muszę jeszcze zobaczyć Sebka, jak Sebek wygląda. Podejdźmy tutaj, zobaczmy. Biegniemy, biegniemy, biegniemy szybko do Sebka zobaczyć. Jestem ciekawy jego, bo jego nie zobaczyłem. Więc szybko, ej, a jakbym sobie wpisał... Czekaj, time set night wpiszę. Time set night, uwaga. Żeby wywołać... Wow! Ej, zrobiło się... Teraz mega klimatycznie słońce zachodzi i księżyc wychodzi. Patrzcie, mamy gwiazdy nawet u góry, fajne. Okej, okay, w nocy też jest fajnie. Ulala, podoba mi się. Teraz idziemy teraz tutaj. Chodźmy, wyjdźmy tędy. Czekaj, muszę wejść garażem. Garażem, bo się nie mieszczę. Teraz idziemy tędy. Sebek! Sebek idzie, patrzcie, Sebek idzie! Sebek, tu jestem! Ho, jak wyglądasz? Siema, Sebek! Ej, jaki model! Wow, hej, napisał. Jaką twarz ty masz! Wow! Ale jaka bluza fajnie! I te buciki! Ej, elegancko wyglądasz, ładnie! Jestem dzisiaj super realistyczny, no i to mega realistyczny. Ale w rączki teraz do góry. Ej, z twarzy. Patrzcie, tak wygląda Sebek. Tak wygląda w prawdziwym życiu. Fajnie, fajnie to poszło. Ej, dzisiaj zobaczyliśmy mega realistycznych rzeczy, nie? Mega dużo. Ej, chcecie więcej? Może jeszcze bardziej realistyczny? Może filmik z prawdziwego życia tu i teraz? Żeby był Sebek, żeby była Patrycja, Livia, Shiba, Pimpek. Czyli my wszyscy. Patrzcie tutaj, my wszyscy. Ja, Alek, Sebek, Patrycja. Tutaj jeszcze Livia, czekaj, Livia, tutaj jest, tutaj Livia, tu jeszcze Livia, te wszystkie postacie, żeby były realistyczne. Kliknijcie łapeczkę, wbijmy tutaj 10 tysięcy łapeczek, 10 tysięcy, a zrobimy odcinek z prawdziwego życia i wszystko zrobimy realistyczne. Jesteście ciekawi? Klikajcie łapeczki, wpadajcie na mój sklep fajny, gdzie mam poduszki, na smyslow.pl, link macie w opisie i widzimy się jutro. Pozdro! Woohoo!